Dobra, jest to po prostu niesamowite, bo już czwarty raz podchodzę do tego, żeby nagrać coś na Hondzie i chyba nie jest mi to dane, bo dwa poprzednie razy był problem z kamerką, a teraz jest problem. Dźwięk się nie nagrał. Także wesoło. Nie ma co. Dobra. Spróbujemy podjąć kolejną próbę tego nagrania. I tak. Honda CBR 600F4. Jak znalazła się w moich rękach? Opowieść tę możemy zacząć od tego, że w zasadzie jakiś czas temu bardzo często poruszaliśmy z Jiggersem temat posiadania jakiegoś innego motocykla niż GPZ 500 i to najlepiej czterocylindrowca w rzędzie. Zawsze mi się takie motocykle podobały, zawsze motocykle sportowe, zawsze ścigacze, odkąd pamiętam. No i nadszedł czas, że mam po prostu swojego własnego ścigacza w końcu. Jak do tego doszło? Nie wiem. Generalnie no to po takiej jednej z takich rozmów luźnych w zasadzie, gdzie tam snuliśmy rozmaite marzenia i plany i możliwości, napisał do mnie mój kolega, że on swoją CBR 600 chce sprzedać. A ja znam ten motocykl, bo był taki moment, że ten kolega prosił mnie, żeby pojechać z nim, właśnie podejść, pooglądać ten motocykl, tak że my się znamy z tą CBR-ą już jakiś czas. Ja miałem okazję jeździć na tym motocyklu, przejechać się i zawsze podobało mi się to, że ten motocykl tak świetnie i tak płynnie oddaje po prostu całą tą swoją moc. Tutaj nie ma żadnych szarpnięć, żadnych jakichś takiej nerwistości, jaka jest przy motocyklu dwucylindrowym. Tutaj po prostu jest piękne, liniowe oddawanie mocy. I to mi się zawsze w tych motocyklach czterocylindrowych w rzędzie podobało. No i ten wizg, kiedy on schodzi z obrotów, to jest coś pięknego. No ale opowiadam o tym, co mi się podoba, a odchodzę trochę od historii. A więc po tym, jak spotkaliśmy z Jigersem pewną osobę w miejscowości Mąkowary, kiedy byliśmy naszymi rometami na Romet Wolin Trip, mówię, że nie ma przypadków. Ta osoba mnie tego nauczyła, że nie ma przypadków, a są tylko, jak ja to dopowiadam, a nie do końca wyjaśniono okoliczności. No i taką nie do końca wyjaśnioną okolicznością było to, że ten mój kolega właśnie akurat w tym momencie zdecydował się na to, by ten motocykl sprzedać. Złożyło się tak, że byłem w stanie sobie pozwolić się na to, żeby kupić tą CBR-kę. I dla mnie była to niejako okazja też. Także zdecydowałem się, chociaż obaw była cała masa. Obaw była cała masa, zebrało się konsylium całe, nawet bym powiedział, które orzekało o tym, czy ten motocykl kupić, czy nie. Ja się bałem przede wszystkim tego, czy ten motocykl będzie wygodny na takie podróże, na takie wycieczki, jak ja się wybieram często. No w GPZ-cie to było tak, że GPZ-ta mimo wszystko jest motocyklem bardziej uniwersalnym, bardziej przystosowanym na przykład do tego, żeby zaopatrzyć ją w jakieś tam kufry i tak dalej. No i Honda również uchodzi za motocykl uniwersalny, ale ta uniwersalność zamyka się w tym,
że no można tym motocyklem, jeśli ktoś chce podjechać sobie na tor, a można sobie tym motocyklem jeździć po mieście, i to jest uniwersalność CBR-ki. Na jakieś tam trasy też ludzie przewidują, przynajmniej w internecie panują takie opinie. Natomiast o ile GPZ była w stanie jeszcze zjechać z asfaltu i pojechać po jakimś tam bardziej utwardzonym gruncie, no to myślę, że z CBR-ką będzie już problem w tym temacie. Przede wszystkim no tutaj prześwit jest inny. Już nieco mniejszy ten prześwit poprzez to, że ma ten brzuszek taki z owiewek. Bałem się też tej pozycji, czy nie będzie mnie wykańczać, czy nie będą mnie boleć plecy, czy nie będą mnie boleć ręce. I oczywiście bolą, bo moje ciało nie jest przyzwyczajone do, odzwyczaiło się od takiej pozycji. Nie jest w tej chwili przyzwyczajone do tego garbienia się, ale też uważam, że jestem w takim wieku, że nie ma lepszego na to, żeby się garbić na motocyklu i trzeba to wykorzystać, póki jest możliwość. Ja będę ujeżdżać ten motocykl do skutku, bo już wiem, że z sportowego motocykla nie zrezygnuję. Przede wszystkim to było moje wielkie marzenie. Na tyle wielkie, że w tej maszynie wszystko mnie cieszy. Cieszy mnie każdy detal z osobna i cała bryła jako no ogół. Także zdecydowanie za późno podjąłem decyzję o tym, żeby taką maszynę sobie kupić. Gdzieś tam spocząłem trochę na laurach. Zmieniłem, że tak powiem, podejście trochę do motocykli w pewnej chwili. No i kierowałem się bardziej tym rozumem, a serce zostało po prostu uciszone. Natomiast w tej chwili, kiedy mogę zrealizować tę potrzebę, że tak powiem, serca, no to jest coś pięknego. To jest to spełnić swoje marzenie, to sami wiecie jak jest. Ja na swoje takie marzenie, jakim jest ten oto sportowy motocykl, musiałem czekać 11 lat. 11 lat mi zajęło dojście do tego, żeby mieć w końcu sportowy motocykl, i to jeden z takich, który niejako jest ikoną motocykli sportowych, czyli tych ścigaczy, tak? Wciąż uczę się tego motocykla, wciąż popełniam jakieś tam małe błędy, które on bardzo cierpliwie mi wybacza. Czy to nie zbity bieg do końca, czy to gdzieś tam odwijanie tej manetki w taki sposób dosyć chaotyczny. Właśnie. Czy to taka właśnie jazda po jakichś takich dziurach, których ten motocykl nie lubi, no bo to zawieszenie jest jednak mimo wszystko przystosowane do jazdy sportowej. Znaczy ono ma pełną regulację oczywiście, ale nie lubi ten motocykl takich wundołów, a jednak wybacza mi to, że gdzieś tam zdarza się przejechać po takich drogach. Jest naprawdę cierpliwy, bardzo dobrze czuje się na tych wyższych obrotach, bardzo chętnie wchodzi w zakręty. Ja go nazywam wręcz motocyklem mentorem, który będzie może w stanie nauczyć mnie lepszej jazdy w zakrętach. Także bardzo przyjemna maszyna i wcale nie dziwię się, że często jest polecana jako ten pierwszy większy motocykl. Oczywiście widać po tej Hondzie ślad czasu, bo ona ma 21 lat obecnie, oczko. Trochę porysowane owiewki gdzieś tam, jakaś wgniotka na zbiorniku. No już trochę tych właścicieli miała, także każdy wniósł coś od siebie do życia tego motocykla. Niekoniecznie pozytywnego. Jeśli chodzi o takie rzeczy eksploatacyjne, no to tutaj trzeba będzie zrobić gaźniki, ponieważ ten motocykl gaźników nie miał ostatnio robionych, a trochę stał. No główka ramy szykuje się, ale nawet w serwisówce jest określony ten pułap 70 tysięcy kilometrów jako
moment sprawdzenia główki ramy, także tutaj eksploatacyjnie to jest jakby naturalne. Parę drobiazgów tak naprawdę, bo oleje tutaj były, płyny były świeże zalane, ale to na następny rok wiadomo i tak będą nowe. Ja myślę, że ta maszyna jeszcze troszeczkę ze mną pobędzie, że tutaj zaprzyjaźnimy się na dłużej. Ostatnio jak byliśmy z Jiggersem, zrobiliśmy prawie 500 km właśnie na motocyklach, na Hondzie i na Kawasaki. No to fakt faktem te barki mi strasznie bolały na drugi dzień, ale nie było to coś nie do przeżycia. Barki i nadgarstki, na które to idzie największa, że tak powiem, siła, ciężar ciała jest przeniesiony na nadgarstki. Oczywiście ja zawsze sobie opracowuję jakąś jogę motocyklową i koniec końców znajduję takie pozycje lub takie kombinacje pozycji, że jestem w stanie odciążyć raz górę ciała, raz dół. Także i tutaj znajdę sobie jakąś motocyklową jogę, jak ja to mówię. A poza tym no naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony. Jeden z mankamentów tego motocykla to słabe oświetlenie i podobno w Hondach to jest przypadłość. Mam wymienioną w tej chwili żarówkę na nieco lepszą. Philips Crystal coś tam. No i faktycznie ta poprawa jest, ale nie jakaś szczególnie spektakularna. Poza tym, cóż, motocykl naprawdę bardzo wdzięczny, bardzo, bardzo taki przyjazny. Kolejny minus można by było powiedzieć, że to jest to, jak ten motocykl się nagrzewa. On oddaje ciepło całym swoim wielkim ciałem. Rama jest aluminiowa, więc też bardzo szybko pochłania to ciepło, no i oddaje je na kierowcę. Ale do tego też można się przyzwyczaić, chyba że jedzie się w 30-stopniowym upale, no to wtedy przyzwyczaić się ciężko. To już jest wtedy walka o przetrwanie i nieodwodnienie się, tak? Ja oczywiście śmieję się. Da się to przerwać. Ja sobie zawrócę. Tam jest taki fajny lasek. Chcę sobie stanąć w tym lasku i zobaczyć, jak ta kamera.